zamontować dwa takie światła LED-owe. No, muszę przeczyścić cały układ hydrauliczny, zbiorniki, żeby być pewnym, że nie mamy tam jakichś bakterii, kamienia. Są to łańcuchy. Będziemy jechali przez Pireneje i przez północną część Hiszpanii. Będziemy montować różne tutaj gadżety, takie, żeby powiększyły nam miejsce do przechowywania. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jesteście na kanale Terasfera, jestem Paweł. I wraz z Moniką podróżujemy naszym własnoręcznie zrobionym kamperem. Monia jest w domu. Dzisiaj chciałem zamontować dwa takie światła LED-owe, które zamontuję tutaj. Pokażę Wam, jak ja to zrobiłem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat mojej pracy. Na razie, jak widzicie, ściągnąłem grilla, żeby tutaj mieć dostęp do tego zderzaka, bo chcę przykręcić tutaj dwa takie światła, które już kupiłem. Z góry normalnie na śruby, przewód puszczę tamtędy i już Wam pokazuję, co dalej. Planuję plus do świateł połączyć tutaj do tego urządzenia. To jest, już tu trochę rozebrałem, bo to służy do po prostu odpalania auta w razie, gdy nam bateria padnie. Także tu chcę podłączyć plus, minus to tam gdzieś do masy podłączę, to z tym to nie ma problemu. I potem pójdę tym przewodem tutaj i wejdę do kabiny przez tutaj ten otwór. Tutaj tą trytytkę przetnę i gdzieś tam wejdę. O, a masę połączę tutaj, do tego miejsca. Tutaj będzie minus. Jak widzicie, tutaj jest trochę pogięty po tym ostatnim naszym wypadku na parkingu, że tak powiem. No tutaj ten grill jest też trochę połamany, ale ogólnie nie ma tragedii. Także to sobie jakimś młoteczkiem gumowym podklepię, żeby to wyprostować, żeby mi to lepiej pasowało. A to są lampy, które kupiłem. Są to chińskie lampy LED-owe. Nie zapłaciłem za nie duże, około 20 funtów. Mają dosyć dużą moc, już nie pamiętam ile lumenów, ale zobaczymy, jak one działają w nocy, bo czasami to, co opisują na internecie, w ogóle się ma nijak do tego, jak to działa w rzeczywistości. Zarobiłem tutaj takie końcówki, wsówki, które użyję później do przewodu. Przewód też już kupiłem w komplecie, od razu z włącznikiem, także to wszystko Wam za chwilkę pokażę, ale najpierw zamontujemy te lampy na zderzaku, tak jak Wam mówiłem. Prace nad hologanami z przodu już są zakończone. Musiałem trochę czekać, aż się poprawi pogoda, żeby Wam to wszystko pokazać, bo jak kończyłem wszystko montować, to zaczął padać deszcz i tak padał kilka dni. Ale już jest wszystko ogarnięte. Światełka, widzicie, są tutaj i już Wam pokazuję, jak to wszystko tam jest podłączone. A więc oświetlenie zamontowałem tutaj do górnej części zderzaka. Mocno się to trzyma. Tam są połączone kable i kable puściłem tutaj wzdłuż zderzaka. I one tutaj idą pod spód, a wychodzą górą. A dokładnie tutaj. Widzicie tą wnękę tam? Ja sobie te kable tam na tretytki przyczepiłem i on wychodzi tutaj. Potem idzie tutaj przy zbiorniczku. I tutaj zamontowałem właśnie cały relay, czyli przekaźnik. Jest to od razu bezpiecznik listwowy. I cały przewód wpuściłem tutaj w ten rękaw. I część do włącznika, który zamontowałem na desce rozdzielczej, właśnie to ten kabel idzie do tego włącznika. Zasilanie do świateł puściłem tutaj z tego miejsca. Tutaj mam stałe napięcie 12 V, jest do podłączania takiego awaryjnego przewodów, jeżeli chcemy odpalić auto od innego samochodu po prostu, no, jak nasza bateria jest zdechła. I tutaj właśnie puściłem ten czerwony przewód, puściłem go tutaj i on sobie tutaj idzie do bezpiecznika. Także tak to wygląda. Masę podłączyłem tutaj do masy innych przewodów. Tutaj dochodzą chyba ze 4 przewody od instalacji elektrycznej oryginalnej. I tutaj zamontowałem naszą masę od świateł. Teraz Wam pokażę w kabinie, gdzie zamontowałem włącznik. To jest angielskie auto, także kierownica mamy z prawej strony. Ale u nas w angielskim aucie właśnie tutaj w tej części wychodzi ten rękaw, w który puściłem przewód. I tutaj pod spodem wyszłem tym przewodem z wtyczką i go tutaj puściłem pod spodem, pod tym schowkiem. Tam przez tunel, tu jest fajnie dużo miejsca tam w środku.
Także spokojnie można z przewodem przejść i wyszłem tutaj z tą wtyczką. Także tutaj zamontowałem włącznik. No i tak to wygląda. Jedną rzecz już mamy skończoną. Teraz Wam pokażę, jak czyszczę zbiorniki i jakiego płynu do tego używam. Przed naszą podróżą do Maroka muszę przeczyścić cały układ hydrauliczny, zbiorniki, żeby być pewnym, że nie mamy tam jakichś bakterii, kamienia, alg, naleciałości na zbiorniku lub w przewodach tutaj właśnie, gdzie płynie woda. Do czyszczenia naszej instalacji i całego układu hydraulicznego używamy tego produktu. Nie jest to reklama, po prostu bazowałem na opiniach ludzi, którzy no mają kampery, mają przyczepy kempingowe i od czasu do czasu wiadomo trzeba... Oj. Trzeba przeczyścić ten układ. Z tych wszystkich ustrojstw, z kamienia, z alg, z różnych tam jakichś rzeczy, które pod wpływem użytkowania no, gdzieś tam zostają w naszym całym układzie hydraulicznym. A używamy tego w taki sposób, że na każde 20 litrów wody, który wchodzi do naszego układu, używamy 100 ml tego płynu. Czyli u nas w układzie myślę, że jest około 100 litrów po napełnieniu bojlera i po prostu wszystkich przewodów tutaj, które mamy. Także użyję pół litra tego płynu. Zostawiamy to na noc. Na drugi dzień spuszczamy z całego układu wodę i dopiero później napełniamy zbiornik czystą wodą i przepłukujemy cały układ z pozostałości po tym płynie. To jest kolejna rzecz, którą zrobimy i która przybliża nas do wyjazdu do Maroka. Także zabieram się teraz do pracy. W późniejszej części tego filmu pokażę Wam, co kupiliśmy jeszcze do vana, co nam ułatwi jeszcze tutaj przechowywanie różnych drobiazgów. Także napełnimy teraz zbiornik, zalejemy tym płynem. Pamiętacie, w ostatnim filmie mieliśmy trochę cyrku z zamarzniętą wodą w naszym układzie hydraulicznym. No i tak jak Wam mówiłem, musiałem kupić nowy przewód. Się mi niedawno przyszedł. Nie mogłem znaleźć w żadnym sklepie z windą czarnego przewodu. To też takie trochę dziwne. No ale cóż, wkładamy tu uszczelkę, wkręcamy naszą baterię. Będziemy mieli uszczelki powymieniane na nowe, także mam nadzieję, że nie będzie żadnych wycieków. Nie miałem czasu, żeby zamontować tutaj tej osłonki na te wszystkie dziury, ale to już zrobię przed samym wyjazdem. Bateria odkręcona, także teraz puszczamy ze zbiornika wodę właśnie z tym płynem. Ja tutaj sobie zrobiłem rundkę wokół naszego osiedla, żeby ten płyn się tam dobrze wymieszał. Teraz napełnimy bojler, puścimy właśnie tą wodę z tym płynem w cały układ i jutro rano spuszczę tą całą wodę z tym wszystkim, mam nadzieję, brudem i napełnimy z powrotem zbiornik i będziemy płukać całą instalację. Pierwszą rzecz, którą kupiliśmy do naszego vana i nie jest to coś, co będziemy montowali w środku, są to łańcuchy. Będziemy jechali przez Pireneje i przez północną część Hiszpanii. Jest tam dosyć górzyście i widzieliśmy podczas powrotu z południowej Hiszpanii na północ, jak kończyliśmy naszą 3-miesięczną podróż po Hiszpanii, wiele znaków na stoki narciarskie, więc spodziewamy się tam po prostu śniegu. Zarówno w Maroku, w wysokich partiach Atlasu, występuje śnieg. Pogoda jest bardzo nieprzewidywalna. Chcemy tam pojechać. Mam nadzieję, że nas śnieg nie spotka, bo to nie jest auto 4x4. No ale w razie czego po prostu no, będę miał łańcuchy. No wiadomo, że nie będę ryzykował, jak będzie bardzo brzydka pogoda, no to nie będę jechał, ale warto coś takiego mieć. Wydaje mi się, zawsze trochę to pomaga. No. Także teraz zamontuję te łańcuchy. Powiem Wam szczerze, że nigdy tego nie robiłem. No ale tyle, co tam sobie obejrzałem filmik, no to wiem mniej więcej, jak się to robi. Więc tą linkę, do której są przyczepione te łańcuchy, musimy przełożyć z tyłu koła i spiąć to tutaj na górze nad kołem, a resztę łańcucha przepleść na przód. Spinamy go również tutaj. To już jest ta zewnętrzna część, ten pomarańczowy łańcuch.
Teraz tutaj ten czerwony ja mam łańcuch, on jest tutaj do zaciśnięcia całej tej zewnętrznej strony. Są tutaj takie sprężynki, żeby się to wszystko ładnie trzymało. Spinamy tutaj, zabezpieczamy tutaj na jednym łańcuchu. No. I na drugim. I zrobione. A jeszcze potem trzeba przesunąć trochę, wiadomo, tam trochę w dół, tutaj trochę do góry. I łańcuchy zamontowane. Są to 16 mm oczka, dedykowane właśnie do samochodów, do vanów, do SUV-ów. No i nie wiem, mam nadzieję, że nie będę musiał tego testować, bo to wiadomo, na śniegu to się jeździ, jakby się nie jeździło. I to tak. Cześć, witajcie. Jeszcze się z Wami nie widziałam, więc się witam. Tak jak Paweł już Wam wspomniał wcześniej, będziemy montować różne tutaj gadżety, takie, żeby powiększyły nam miejsce do przechowywania. Jak wiecie, to miejsce w wanie jest na wagę złota, więc starajmy się dodać tutaj jeszcze parę drobiazgów. Tutaj mamy takie siatki z taką ramką, które sobie zamontujemy na tylnych drzwiach. Tutaj od środka będzie jeden po jednej stronie, jeden po drugiej. No, będzie to takie miejsce, żeby tam wrzucić telefon czy jakąś książkę. Tak, mamy 4 TT i 2 pójdą do kabiny. A, 2 jeszcze do kabiny, dokładnie. Także no, dodatkowo mamy coś takiego fajnego. Strasznie nam się to spodobało. Zamówiliśmy jeden, ale później domówiliśmy jeszcze drugi. Więc mamy 2 takie organizery z kieszonkami. W środku jest taka folia, jest to z takiego jutowego worka. No. I nie wiem jeszcze, gdzie to zamontujemy. Może jeden będzie tutaj, a jeden będzie chyba na drzwiach od łazienki. Na drzwiach od łazienki, żeby można sobie było wrzucić jakieś tam szczotkę do włosów, jakąś, nie wiem, czapkę czy coś. Tam mamy drzwi przy drzwiach wejściowych pod lusterkiem, więc zobaczymy. A to są koszyki do łazienki. Postaramy się je gdzieś tam sobie zawiesić, bo do tej pory trzymaliśmy kosmetyki w tej szafeczce. Tu jest taki koszyk i tutaj właśnie są jakieś szampony, jakieś balsamy do ciała, dezodoranty i tak dalej. No ale to wszystko jest potrzebne bardziej w łazience pod ręką. No tam nie mieliśmy gdzie tego trzymać, więc jedynie tam gdzieś był w koszyku jakiś żel pod prysznic. A tutaj te koszyki są już takie bardziej pojemne, więc myślę, że te wszystkie rzeczy nam się tu zmieszczą. Zobaczymy. Jest to trochę spore, ale, no, ale z drugiej strony jakby było mniejsze, to by było mniej miejsca tu, więc... No. Trzeba będzie na jakieś śruby to zamontować na wylot, żeby, no, żeby to nie odpadło. Nie. Dobre jest to, że one są tutaj takim tym trytką przyczepione. Trytką, więc... czy trytytką? Trytytką? Nie wiem. Ja mówię na to cable tie. Po angielsku cable tie, ale po polsku trytytka albo trytka. Dajcie znać, jaka forma jest poprawna. No, więc nie będzie to wypadało podczas jazdy, bo jak wiecie, podczas jazdy się różne rzeczy w wanie dzieją. No i to by było tyle. Bierzemy się za montowanie. No, staramy się właśnie trochę więcej zostawić miejsca w tych szafkach, dlatego na takie drobiazgi montujemy te wszystkie organizery. Koszyk będzie wisiał tu. O, i elegancko. No, perfekto. Monia, tutaj będzie dobrze. Zobacz, tu już wbiłem jeden haczyk. Tu wbiję drugi, znaczy wbiję, przykręcę. No, o nie. Tak, tu, nie? Mhm. I tu się jeszcze przypnę. No dobra. Sięgniesz? Tak. No pokaż. No, kupy taka tu masz teraz. Jakie kupy? No to sięgnę, a tam takie włożymy sobie rzeczy. Bo mogę to przesunąć trochę tu jeszcze, o tak, jeszcze bliżej, żeby było. No. Tak jest spoko. Tak. Mhm. Właśnie tak sobie pracujemy. Monia tam się pojawia i znika, bo ona tam nurkuje do tej, do torby, bo wzięła stąd wszystkie pojemniki,
jakieś tam przybory do gotowania, wszystko pomyła i teraz z powrotem układa. Nie, Monia? Tak, pouzupełniałam przyprawy. No. Ja tu zawieszę sobie jeszcze ten organizer i tam na drzwiach z tyłu też zawieszę i będzie fajnie. Mam nadzieję. Szkoda nam tą mapkę było usuwać, bo jeszcze mamy trochę Hiszpanii do zwiedzenia. I Monika mówi, Paweł, zostaw, zobacz ile tu jeszcze musimy przejechać. Tak, no, jeszcze tutaj sobie tam... Do końca zwiedzimy. Poproszę. Poproszę dwie. A, dobra, ty nie będziesz wiedziała, gdzie to jest. Trochę krzywo to zrobiłeś. Czego krzywo? No to jest wyżej. Które? No właśnie tu chyba. Nie. Okej, okay. Nie, o to nie, bo on się przychyla, bo mamy wana. A, bo stoi tak wana. Przodem okay. do ulicy. Prosto wanie to jest pojęcie względne. Oj. Dobra. Mamy to. Jejku, Monia, jak ty to wypucowałaś. Się błyszczy lepiej niż nowe. No. A jeszcze zrobiliśmy porządek w naszych półeczkach. Tak, w końcu sobie przełożyliśmy to tak, jak miało być docelowo, czyli tutaj mamy jakieś kubki, kieliszki, szklanki. No. Tutaj mamy talerze. Tak. Ja tu nam się uluźniła cała półka. Tu mamy całą wolną. Także fajnie, coś tam się włoży. No jeszcze kosmetyki stąd przeniesiemy do łazienki, także jeszcze będzie tutaj wolne. Super. No dobra, jeszcze tam na drzwiach zamontuję te koszyczki. Mhm. To musi być prosto. Tu? Nie, no krzywo jest. Jak krzywo? O, no bo to jest jakoś takie, widzisz, tak na skos. No to. To nie patrz, żeby to było tak, tylko patrz, jak to ładnie wygląda. Dalej troszkę. Bliżej. O tak. Tak mi się wydaje. No tak. Tylko wiesz, tu jest to takie bardziej proste, widzisz? Ciut bliżej. Ciut bliżej i odsuń głowę, bo nie mogę zobaczyć na środku. Ciut bliżej. O tak. Moim zdaniem nie, ale dobra. Moim zdaniem tak. Okej. No i mamy kolejną rzecz zrobioną. Yes. No i przygotowania już powoli dobiegają końca. Jeszcze nam zostały do zamontowania w kabinie tylko dwa te koszyczki. No ale już jest dzisiaj ciemno, więc to zrobimy chyba jutro. No ale mamy już ogarnięte takie bardziej techniczne rzeczy. Zbiorniki, przyborniki. Tak. Organizery. No, także co? Zostało nam już tylko pakowanie rzeczy i lecimy. I lecimy, no. Teraz przeprowadzka z domu, już na stałe do wana, to może być wyzwanie niezłe. No na pewno, zajmie to nam jeszcze kilka dni. No ale cóż, może coś jeszcze z tego nagramy, także do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i ten, kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Hejka. Hej.